Cześć, taką mamy zimę, samochody się topią, autobusy się topią, wszystko się topi, Isuzu wyciąga co się tylko da, no i będziemy ciągnąć takiego byka. A tak poważnie to przyjechało nasz nowy człowiek rodziny, taki biuiczek. Będziemy go próbować rozładować, a potem ściągnąć do domu. Gdzie dom mamy tam, w tym lesie. Także wyzwanie nieziemskie. Dobra, autobus jedzie, to zmykam z drogi. Trochę czasu minęło, udało nam się napompować jedno koło, ale jeszcze musimy pompnąć tu do tych. No i do tamtego liceniego. Będzie Meksyk. Po ciężkich próbach, męczarniach udało się nam ściągnąć auto z lawety. Teraz tylko czekamy, aż pan sobie gdzieś tam już pojedzie. Musimy go pociągnąć w lewo, znaczy boże do tyłu, a potem śmietnik. No ale idziemy patrzeć, co się z tego da zrobić. Także mnóstwo czasu nam zajęło ściągnięcie. Trzeba było użyć kołowrotka, bo auto oczywiście nie jest, hamulce trzymały. A na końcu już pociągnęliśmy Isuzu. Także teraz nam zostaje tylko pociągnąć do tyłu i spróbować dojechać do domu. To będzie ciężkie pół kilometra, ale może damy radę. Dobra, co? Pierwsza jazda. Dzielne Isuzu. Jedziemy. Mamy... O kurde, zobaczcie, mamy 7 mil na godzinę. Także na razie super. Jedziemy. Coś piszczy, coś kwiczy. Najważniejsze, że jedziemy. Dobra, do zobaczenia za parę chwil. Dobra, mamy już go w garażu. Wymagało to mnóstwo wysiłku. Zresztą słychać, jak jestem zdzipany. Ale dobra, mamy go. Także na razie trzeba sobie dychnąć, wypić gorącą herbatkę, bo ta cała nam zabawa zajęła 4 godziny, żeby go tutaj wciągnąć. Wyładowanie, ściągnięcie, no i doprowadzenie do garażu. Isuzu sobie świetnie poradziło, także jak mam polecić samochód, to polecam Isuzu. Dobra, mamy już chwilę na to, żeby popatrzeć, co mamy, co kupiliśmy. Także wszyscy detailerzy, łączcie się w bólu. Tak się zrzuca śnieg z samochodu. Dobra, ja go tu troszeczkę odśnieżę. Nie będę was zanudzał takimi rzeczami. I zobaczymy, co mamy. Powiem wam, jestem troszeczkę zdziwiony długością, bo bydlak nie mieści mi się praktycznie w garażu. Tu tam obok stoi czerwone cudo zwane Cadillac Eldorado, który ma 6 metrów, a ten, no jak widzicie, tutaj mamy 10 cm, może 15. Cadillac tam stoi już do samego końca, przepraszam. Jemu tu zostaje tyle. A temu kolesiowi wcale nie więcej. I to, że tam troszeczkę na skuśkę stoi, to nie robi żadnej różnicy.
Ale jak już mowa, to powiem wam szczerze, jestem za bardzo, znaczy, już powiem, zajebiście ucieszony, że dach jest cały, bo na zdjęciach, zresztą rzucę wam kilka tych zdjęć, jak go kupowałem, zdjęcia są bardzo kiepskiej jakości i na zdjęciach nie widać, czy ten dach jest, czy to po prostu jest jedna wielka kupa rdzy, ale dach to jest sama blacha, także pod tym względem jestem super zadowolony. A potem będziemy sukcesywnie patrzeć, co się dzieje. Pogoda nie za dobra na oglądanie i przeglądanie. Zaraz będziemy patrzeć, co mamy w bagażniku. Środek, no to środek to widzieliście. Jeden wielki. Jakby to delikatnie nazwać, bałagan. Ale mamy oryginalne kołpaki. Mamy jakąś książkę, zobaczcie. 69. Tu mamy jakieś... Nie wiem, co to jest. Dobra. Zabieram się powolne sprzątanie i zobaczymy, co tutaj. Jakieś listwa. Trochę boboczna chyba urwana. Szkoda, że podsufitka jest w takim kiepskim stanie. Ci, którzy wiedzą, poprzedni Buick był dużo lepszym stanie. Ten jest w takim, ale przynajmniej deska nie jest pęknięta. Jakieś plusy są. Test jakości materiału, jak to wszyscy youtuberzy robią. Twardy jak cegła. Nie ma miękkości. Dobra. Ja odśnieżam dalej. A potem wam coś jeszcze pokażę. Plus kolejny, działa szyba, mechanizm korbotronik, działa. I jedna z najważniejszych rzeczy, która jest w samochodzie, jak się go kupuje, to przebieg. Także, drodzy państwo, przebieg, nie wiem, czy ktoś z was ma taki przebieg w samochodzie. Ja mam 68 tysięcy mil. O, zobaczcie, pełny bak. Chyba jakaś ściema. Zegarek nie działa. Deska fajna. Deska mi się podoba. O, pipek też nie działa. Kurde. Poprzedni właściciel był zagorzałym palaczem. Tak to wygląda. No, deska fajna, nie pęknięta. Jakaś naklejka. O, i bardzo ważna rzecz. Lusterko dla kobiety. Nie wiem, dlaczego jest, ale to jest wersja Pontiac. Dobrze, drodzy państwo, żebyście wszyscy wiedzieli, to jest Buick LeSabre, czy LeSabre, jak to tam nazwać. Rocznik 69. Według specyfikacji silnik 350 cali. O, fotele się opuszczają. Także listwa, bardzo ważna rzecz. Dobra, ja się bawię dalej, zacznę go sprzątać. Dobra, mamy jakieś graty. Powiem wam szczerze, że ktoś starał się jakoś pielęgnować ten samochód przed dawno temu, bo tu jakieś szczotki i jakaś taka szczotka do, nie wiem, do czego to jest, dokumenty jakieś tam są tego samochodu. Także ktoś, zanim go postawił, to się o niego, powiedzmy, że dbał. No takie mam przynajmniej wrażenie. Dobra, robimy unboxing. Baga. Jest! Ho, ho, ho! Czekajcie, mam lampę włączę. Lampa. I zobaczcie, mamy lewarek, nawet dwa. Koło zapasowe. Ojojoj. Jakby ktoś chciał zobaczyć, co jest w kole w środku, to ma możliwość. Ale koło zniszczone. Ale bagażnik. No, tu można wozić rzeczy. No szkoda, myślałem, że tu znajdę coś ciekawego, coś fajnego. Ale tak patrzę. O, znalazłem dziurę. Jedną i drugą. Ha! Mamy cię. Ogólnie
drugiej strony też mamy. O, jest dziura. Coś tu mamy. Tu też. Ale poza tym... Dobra, mamy motor. Jak widać, na pewno tu nikogo nie było od bardzo, bardzo dawna. Wszędzie jakieś syfy, nie syfy. Jakieś... Także... W wolnym czasie sprawdzimy, czy kręci, jak to wygląda, ale sprawdzimy najważniejsze, czy jest olej. I... O, mamy olej. Czarny, ale jest olej, najważniejsze. Dobra. Czyli... A jedno z ważniejszych rzeczy jest olej. Świeca. No się tu jakoś tak dziwnie to zakłada. Dobra, nieważne. Dobra, motor jest. Zobaczcie, wersja z klimatyzacją, ze wspomaganiem kierownicy plus wspomaganie hamulców. Także jest na bogato. Jest na bogato. Dobra, przejdziemy tędy. Kurde, musiałem odepchnąć auto, żeby dostać się i otworzyć maskę. No i jest, no nie widzę tu, żeby coś było, nie halo. Cała elektryka wydaje się, że jest w stanie sprawnym. Przewody są, kopułka, aparat jest. Dobra, nic więcej, tylko o, będę musiał dorobić klemy, bo tu jest druga, także chodnica klimatyzacji. Ciekawości, mamy tu coś? Kurwa, zobaczcie, jaki płyn. Czyściutki, żółciutki, znaczy zielony. Zielonki płyn, czyściutki, jak nie wiem, w żadnym aucie taki nie miał. Kurde, no to super. Czyli kolejny plus. Zobaczmy, czy w skrzyni jest olej. Tada, i o kurwa, tu to prawie nowy ten olej jest. Piękny kolorek. Haha, super. To będziemy jeździć. Oj. Dobra. Na dzisiaj to wszystko. Za kilka dni, może dłużej, nagram wam jakiś filmik, jak to będzie wyglądało w przypadku uruchomienia silnika. No i całej reszty. Zobaczcie, nawet ktoś tak dbał, że dodał listewkę na ranty. No zobaczcie, jak pięknie. Kurde. Ale powiem wam, że linia nadwozia jest zacna. No i co mi się podoba w Buickach, to te atrapy wlotów, czy wylotów powietrza. Fajnie to wygląda. Kolor tego samochodu też jest fajny. Nie wiem, co to za kolor. Jak to facet, słabo się znam. Ale ładniutki kolorek. Ogólnie w przyzwoitym stanie. Samochód, nie ma co narzekać. Trzeba tylko spróbować go odpalić, podziałać. Także mam tutaj kilka ładnych popołudni do tego, żeby poogarniać parę rzeczy, a potem będziemy dalej działać. Najbardziej ciekawy jestem tym, czy po pierwsze silnik się kręci. To jest raz. Po drugie, no mam nadzieję, że odpali. Ale jak was tu jeszcze mam, to zobaczmy, co jest tutaj w... O! Ktoś ukradł filtr. No nic nie szkodzi. Nic nie szkodzi. Damy radę. Coś dopasujemy. I zakręcanie też coś ukradł. Ale zobaczcie. Maska w eleganckim stanie. Gdzieś tam delikatna korozja. Nawet wygłuszenie oryginalne. O, ale fajne, grube.
grube wygłuszenie, zobaczcie, nic na całej masce, eleganckie. Nie. No, jest, nie jest źle, jest dobrze. Dobra, na razie, miłego.